1 września ruszamy ze strefą płatnego parkowania. Otwieramy ją po jej zamknięciu z uwagi na koronawirusa. Obecnie trwa postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy. Przedsiębiorca, który zostanie wybrany w wyniku przetargu, będzie musiał zapewnić dostęp i umieszczenie 16 parkomatów, również w tych miejscach, które były do tej pory. One będą takimi samymi funkcjami dysponowały jak dotychczasowe parkomaty, w tym również możliwość płatności mobilnych. Będzie musiał zorganizować biuro i pracowników do obsługi strefy płatnego parkowania w terenie i w biurze. Strefę chcemy otworzyć w takiej samej wielkości, jak było poprzednio. Na ten rok nie planujemy jej rozszerzenia. Będzie to 309 miejsc postojowych, w tym 15 miejsc dla osób niepełnosprawnych. Czy wzrosną stawki za parkowanie i czy zostaną 20 minut darmowe, które było na początku? Zakładamy, że stawki zostaną na poziomie dotychczasowym i owszem, 20 minut również przewidujemy, że zostaje. Równocześnie z uruchomieniem strefy płatnego parkowania od 1 września pojawią się na części alei kule, które będą uniemożliwiać parkowanie na chodnikach wzdłuż alei, które niestety są zmorą tej ulicy, niszczą chodniki, niszczą krawężniki i z tego względu te kule zostaną umieszczone